Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, dzisiaj chciałabym wreszcie pozbyć się tego zadania z dziennika odnośnie zbroi z płytek pancerzy pełzacza. Czy ja mam dobrze głośność? Jak najbardziej. Mianowicie, podobno jest tutaj jeszcze jedna jaskinia, w której możemy znaleźć pełzacze. I podobno mogę golemy bić za pomocą zwykłej broni, tylko wychodzi na to, że robić tego po prostu jeszcze nie umiem. Także muszę się tego po prostu nauczyć. I tak, podobno w okolicy Czarnego Trolla właśnie czeka na mnie to, czego tak nieubłaganie szukałam. Czyli właśnie pełzacz. No zobaczymy, ile w tym prawdy, a ile nie. Podobno musimy się dosyć solidnie rozglądać, bo jest to bardzo łatwe do przeoczenia. Także miejmy nadzieję, że się uda. I myślę, że jeszcze dzisiaj będziemy ogólnie nadrabiać zaległości, czyli zajmiemy się krwawymi kielichami dla Cassie, ponieważ sobie poszukałam, gdzie one są. To jest jedna rzecz. Jest też parę innych rzeczy. Dobra, tutaj się muszę rozglądać podobno blisko bardzo ściany. Także zobaczymy, na ile to jest prawda. Gdzieś tutaj powinno być jakieś przejście, wejście do jaskini. Z tego, co zrozumiałam. Także będziemy chodzić przy samej krawędzi, aż znajdziemy. Witam serdecznie, czy ja tu znajdę pana pełzacza? Na razie cisza. To niedobrze. Zasłoniłam sobie rolety, ale niewiele mi to dało z tego, co widzę. Są chrząszcze. No nie wierzę po prostu w to, no nie. Kolejny poziom. Mamy. Nie ma czego plądrować. Mamy te pieprzone płytki. Nareszcie, wreszcie. I skórzany mieszek. I to jeszcze nie wszystko. Możemy tutaj coś jeszcze znaleźć. Szczerze, nigdy w tej jaskini nie byłam. Jest to zadanie powiązane z... Dobra, możesz bić tego pełzacza, bezimienny bohater. Nie zapisałam się. Fuck my life. Dajcie mi chwilę. Okej, moi drodzy, jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie skończyliśmy. Tym razem postaram się w miarę pojedynczo te pełzacze załatwić. W miarę, podkreślam. W miarę. Dobra, udało się. Jak widzicie, miejsce to jest bardzo pełne płytek. Aż ciężko uwierzyć, że nigdy w tym miejscu kompletnie nie byłam i omijałam to. I nawet szczaw królewski tutaj rośnie. To już jest w ogóle szczyt wszystkiego, jak dla mnie. No i rdest, to też się może przydać. Super, czyli będziemy mogli wykonać zadanie. Ja w ogóle znowu muszę te rolety zasłonić, bo naprawdę ja po prostu nic nie widzę. Tutaj nawet jakąś miksturę prawie ominęłam. Jeszcze nawet nie jedną. O, no aż trzy, cztery. Cudownie. Dobra. Jeszcze jest druga odnoga, także ją też oczywiście sprawdzimy. Już za moment. I chrząszczyków też nie zostawimy samych. Bo byłoby to co najmniej słabe. Tylko nie będziemy z nich nic zbierać, bo nie korzystam z owadziego mięsa i tak. Dobra, zbierzemy jeszcze raz to. Najważniejsze tam rzeczy jakieś. I zapiszemy się, bo troszeczkę się obawiam, że znajdę tutaj śmierć. Chociaż wątpię. Oh my god. Ja tutaj nigdy nie byłam. Pewnie tego nie otworzę.
bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Jak najbardziej. Jest to miejsce zarezerwowane dla nowicjusza kręgu ognia. Nie dla nas. Także no cóż, niestety. No i co? Jeszcze pójdziemy sobie w okolice tych piramid, bo jestem bardzo ciekawa, co tam możemy znaleźć. Podobno wejście do samej w sobie świątyni w Gothiku 2 jest zawalone. To znaczy nie wejdziemy tam, tak jak w Nocy Kruka, gdzie jest portal i magowie wody. Podobno jest tutaj po prostu tam pusto. No i faktycznie wejście do tego miejsca jest naprawdę bardzo ukryte. Jeżeli nie idziemy tak naprawdę przy krawędzi, to nie znajdziemy nic. Kompletnie nic. A jak mapa nam pokazuje to miejsce? No, nie za bardzo pokazuje z jednej strony, że można coś tutaj znaleźć. Jest roślina, jest tutaj kapliczka. Tu też możemy przejść i chyba tędy będzie nawet wygodniej nam wyjść. Jeszcze nawet jakieś topielce się tutaj zaląkły. Bonk. Dobra, no skóra się jeszcze przyda do sprzedania zawsze. Musiałam jakoś tego topielca wcześniej ominąć, bo nie przypominam go sobie. Ani trochę tutaj. Wątpię, że się pojedynczy jeden topielec tylko zrespił, bo innych rzeczy tutaj tak naprawdę nie ma. Dobra, zróbmy jakiegoś save'a, bo zrobiliśmy spory postęp. Po zbroję pójdziemy już za niedługo, chociaż tak jak mówię, ona nie będzie jakaś wybitna i z tego co kojarzę, niewiele mi pomoże w moich przygodach na aktualnym etapie gry, ale będzie zadanie odhaczone w dzienniku, czyli trochę punktów doświadczenia. Mam aktualnie 25 punktów nauki, 18 poziom. No, powiem wam, że trochę się obawiam Górniczej Doliny, bo okazuje się, że żeby zdobyć lepszy pancerz, to niestety, ale będziemy potrzebowali sporej ilości złota. I naprawdę martwię się, czy uda mi się to zrobić, czy uda mi się to uzbierać. Może być ciężko. No, mam nadzieję, że się uda. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze dzisiaj nadrobimy parę miejsc, gdzie mnie nie było i gdzie jakiś tam zaległy exp jest. Byłoby fajnie. Nie powiem, że nie. Cieszę się, że udało nam się z tymi pełzaczami. Tak, na dobrą sprawę zdobyliśmy aż 6 płytek. To jest całkiem dużo. Mogłam tutaj odpalić miksturę prędkości w tym miejscu, no ale niestety już po ptokach. Ale to miejsce, no muszę przyznać, że chyba kiedyś, no to przekonało mnie, żeby kiedyś sobie zagrać magią w Gothika 2, ale to raczej w Noc Kruka, nie w podstawowego. Chociaż kto wie, może też się fajnie gra. Nie wiem, nie mam porównania, bo tak jak już wspominałam, nigdy tego nie robiłam. Tutaj z tego co kojarzę były zębacze, kwiopice, zębacze, jaszczurki. No, cudownie po prostu. Zobaczymy, co tu jest. I miejmy nadzieję, że na wszystko się wyrobimy. Bo wiecie, ja też teraz, przed tym wyjściem do Górniczej Doliny, potrzebuję się trochę dokoksić. Tak naprawdę. I to jest chyba dosyć logiczna rzecz. Jak tam? Dobra, jak wejdzie kryt, to jest pozamiatane. No, jest parę miejsc, które wymagają ode mnie nadrobienia w tej okolicy. Tutaj nawet z tego, co kojarzę... Ej! Nie mam łuku jakimś cudem założonego. Bo wiecie, chciałam sobie sprawdzić, czy mogę coś tutaj... O, mogę kuszę założyć, no to lepiej już będę z tą kuszą wyglądać niż z łukiem. O, tutaj jest troll. Nie przypominam sobie, żeby on tutaj był w Nocy Kruka, ale mogę się mylić i są też zębacze. To by się przydało zacząć najpierw od nich. Żeby, wiecie, mi nic nie przeszkadzało i mnie nie rozpraszało. I taka rzecz bardzo ciekawa, która mnie teraz zastanawia. Może mi się tylko tak wydaje?
Są kolejne jaszczurki, są zębacze. Te zębacze mnie przede wszystkim interesują na aktualny moment, później jaszczurki. Co ciekawe, zębacze nie schodzą na strzała. Dobra. Nie no, fajny expik, fajny. Nie wiem tylko, jak sobie poradzę z tymi ognistymi jaszczurkami. Pod tym względem może być większy problem. Cześć, panie trolu. Widzę, że jak wejdzie mi w ciebie kryt, to już jesteś po prostu na przegranej pozycji. No, masakra po prostu. Fajnie. Wiecie, to jest takie... tak naprawdę darmowe 500 expa. Nie no, w sumie, wiecie co, dobrze, że tutaj nie przyszłam wcześniej, bo bym się, szczerze mówiąc, może delikatnie męczyła i byśmy tutaj spędzili kolejną godzinę, żeby spróbować wybić w ogóle wszystkie te potwory. A tak to idzie nam dosyć sprawnie, no bo tutaj wszystko jest do wybicia. Dobra, jest kuferek do otworzenia. Ja dalej nie mam wytrychów, także mam nadzieję, że jak będziemy w mieście, to nie zapomnę u Torbena kupić. Lewo. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Naprawdę? Takie to było głupie? Pierścień ochrony przed ogniem może się przydać. Tylko pozwólcie, że może się wczytam jednak. Żeby nie marnować tego wytrycha, bo mam chyba tylko 4. Dobra. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Jeszcze raz zabieramy. I robimy zapis po skrzynce. Ochrona przed ogniem. No zobaczymy, może się przyda. Ja tylko z góry widziałam, że mamy ogniste jaszczurki. Tam na górę też możemy wejść. Słyszę was, małe skurczybyki. I słyszę cieniostwora też już od razu. Co prawda, tylko 2. Ciekawi mnie, gdzie ten cieniostwór. A tu jesteś! Aj, dałam się. Szczerze mówiąc, to się bardzo dziwię, że mnie nie zaatakował wcześniej. Dobra. Wyleczmy się 2, powinny wystarczyć aktualne nasze zmagania. I tak, no, chciałabym lepszy pancerz. Bo tak naprawdę, jak tylko wejdziemy do kolonii drugi raz, to się powinien odpalić 4 rozdział. No, a ja szczerze mówiąc, w tej zbroi troszeczkę się boję iść na smoki. No jest taka, no nie mówię, że jest jakaś bardzo biedna, ale jest taka dość delikatna. Dobra, tam były jaszczurki chyba po drugiej stronie. Także wejdziemy jeszcze najpierw na górę. Tak, faktycznie są tam. Tu się chyba dało wejść. Jak najbardziej. Jest kolejny kufer. Oczywiście musiałam wejść od takiej strony, że musiałam całe to obejść, zanim weszłam do samego w sobie środka. Śmieszy mnie to, że tego złota w ogóle nie widać na tych kamieniach. Dopiero jak najedziemy, to widzimy to złoto. Więcej się nie da tych monet dać? No, już miałam powiedzieć, że chyba wszystkie. Najbardziej nie lubię w gotiku właśnie tych porozrzucanych pieniędzy, bo znaleźć wszystkie monety to naprawdę jest potem cud. Dobra, ta skrzynka wygląda już solidniej. Złoto w ogóle. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. O, kurde, nie. Prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo. O Boże. Od prawego muszę zaczynać.
Ale dobrze idzie nawet. Prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo. Strzała, złoto i orkowa zguba. Przepraszam, to złoto jest pod kufrem? Chyba tak. A naprawdę jeszcze tu leży? Naprawdę bardzo fajna broń jednoręczna. Na aktualny poziom tak naprawdę. To trzeba powiedzieć, po prostu przyznać się do tego. Dobra, widzę trzy jaszczurki. Widzę jaskinię, w której będzie golem, z tego co pamiętam. I to chyba nawet nie jeden. Dobra. Może się tak nie będę kitrać. Dobra, cudownie. Jak widzicie, tutaj też jest spore poletko ziół. Tu można naprawdę dużo znaleźć. Jeżeli o to chodzi. Chociaż ja tego już nie potrzebuję jakoś bardzo. Są gobliny. Widzę, że tutaj chyba jest jaskinia taka pół na pół, bo mi się kojarzy, że było więcej tych w tej jaskini. Jak to się nazywa? Więcej golemów. Ty, mała paskudo. Dziękuję. Tak, ale golema powinnam pokonać bronią białą. I szczerze mówiąc, tak mi się kojarzyło, że nie potrzebuję żadnego obucha. Tylko wychodziło na to, że ja albo tego golema nigdy nie trafiłam wcześniej. Albo nie wiem co. W ogóle nie, żeby coś. Nic tu nie ma. Ale takie są tutaj dźwięki, jakby były tutaj jakieś pełzacze. To też jest bardzo dziwne. Tak słychać, jakby coś robiły. Takie charakterystyczne jak w kopalniach. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Kurde, dobra. Może najpierw te gobliny jednak. Bo widzę, że już mnie atakują. No i tak, a propos jaskini. No, słuchaj, było golema, że się rozsypał. O kurde, sporo was tu. O my god, one mnie przesuwają normalnie, jak nie wiem. Gobliny są okropne. Serio? To jak ja dostałam od nich nie ma czego plądrować. Wciry, to naprawdę robi wrażenie. I widzę, że kufrów tu jest jeszcze więcej. Niepokoi mnie to, bo wiecie, na tych kufrach się najwięcej traci czasu. 11 strzał, no to nie jest interes życia. Dobra, setkę w sobie wypiłam, może być. No i co, kolejne kuferki będziemy otwierać. Zostaw już ten kufer. Bezimienny bohaterze, proszę cię. O, ten też jest otwarty. To akurat na mój plus, bym powiedziała. Bo nie muszę tracić na to zbędnego czasu. Nic tu nie ma. Powiem wam, że chyba te rośliny, które mi w teorii zbywają, to ja będę po prostu sprzedawać, żeby trochę zarobić pieniędzy. Bo będzie mi to potrzebne. Podobno właśnie ta zbroja kosztuje 12 tysięcy. Dobra, jeszcze raz. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. Dobra, udało się. Tym razem praktycznie od razu. Znaczy nie praktycznie, no. W sumie się udało.
I tak jak wspomniałam, ja słyszę pełzacze. Nie pomyliłam się. Jest golem. No i widzicie, jak nie mogłam znaleźć pełzaczy, to teraz nagle mam ich aż wysyp. Kiepski tasak. No nie potrzebuję niestety kiepskiego tasaka. Tak, tu jest więcej tych golemów. I ta muzyka, jakby sam diabeł po prostu tu wstąpił we wszystko. Dobra, panie pełzaczu wojowniku. Szkoda, że nie znalazłam cię wcześniej. Naprawdę, po prostu mnie to rozpierdziela nagle, że teraz znalazłam po prostu wszystko, co się da. A wcześniej był z tym problem. Trochę się boję tych golemów. Nie powiem, że nie. Dobra. Okej, tutaj niczego kompletnie nie ma. Jest skrzyneczka i szkatułka z klejnotami. Czyli trafiliśmy do jakiegoś grobowca chyba. No i dobra, zaraz chwila prawdy się okaże, czy ja z tymi golemami to mam w ogóle jakąkolwiek szansę przeżyć. Dobra, lewo. Lewo, prawo. Buława i łańcuch, złoto i skórzany woreczek. Dobra, ty jeszcze nie wstajesz. To wiecie co, zrobimy sobie save'a na osobnym slocie, żeby nie musiała drugi raz tego kufra otwierać. Dobra. Mamy mieszki z pieniędzmi. Mam też sporo kielichów w ogóle do sprzedania. Znaleziono pierścień, to ciekawe. W ogóle amulet i nosa to ja mogę założyć. Maksymalna mana przed ogniem. Nietykalna... O kurde. No to ten jest lepszy. Ewentualnie zrobimy tak. O Boże, że ja mu nic nie robię. Masakra. Dobrze, że się zbagował. 180. Nic tu nie ma. To niedobrze, powiem wam. To niedobrze, bo ich jest tutaj więcej. Na szczęście nie wstają wszystkie naraz, więc to jest jakiś plus. Niczego tu nie znajdę. No plusem jest to, że są w stanie, można powiedzieć, spoczynku. Błagam cię, tylko nie wstawaj na amen. O Boże, ten to w ogóle zaczął, nie wiem co robić. Dobra, czy tutaj był jakiś golem? Nie, to było pusto. Nie wiem jak stoimy z czasem, bo miałam dzisiaj robić w ogóle krwawe kielichy, ale... No może jednak nie. Ty też nie wstawaj z łaski swojej. Proszę. Dobra, i to był chyba ostatni golem już. Mam taką nadzieję przynajmniej.
Tak, tutaj już niczego takiego nie było. No nie powiem, to było dosyć wymagające ode mnie. Mamy ogniste jaszczurki. Bardzo mi się to nie podoba. Ale one też są moim celem. Postaramy się je wyciągnąć pojedynczo, bo to jest klucz do sukcesu. Dobra. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Nie no, widzę, że jest całkiem dobrze. Delikatnie mi zrobiła jakąś tam krzywdę, ale nie taką dużą, żebym się miała jakoś bardzo bać. To dobrze, bo jak pójdziemy do Górniczej Doliny, to tam będzie jeszcze jedna taka jaszczurka. Także to akurat plus, wiem, że bardzo mnie nie skrzywdzą. A to nie było dwóch krwiopic przypadkiem? Dobra, jest spore poletko ziół, ale już tego zbierać chyba nie będę, bo... trochę marnotrawstwo czasu. Dobra, jest jeszcze jedna krwiopica, tak jak mi się wydawało, i możemy już stąd spadać. Cudownie. Czyli co, jak my stoimy? Zbroję sobie zrobimy. Do przełęczy, do miasta portowego, do majątku ziemskiego. I idziemy do wilka. Akurat się robi wieczór, także w odpowiednim momencie się stamtąd zmyliśmy. Nie mów, że o tym nie wiesz. A potem będziemy mogli rozpocząć akcję pod tytułem Kradzież. Także zobaczymy, oby nam się to udało. O kurde, zapomniałam, że wilk jest teraz przy Bengarze. Także niestety delikatnie spieprzyłam, na przełęcz potrzebujemy teleportu. Myślisz, że na przełęcz. Mam na przełęcz założone. Do przełęczy Korinis pod szóstką. No niestety, czasami ja zapominam o takich rzeczach. Kolejny poszukiwacz, nie spodziewałam się, że będą dalej tu łazić. Widzę, że już mnie nie chcą zagadywać. To akurat na plus dla mnie, bo... to znaczy, że już leczyć z opętania się raczej nie będę musiała. Chociaż z tego, co kojarzę, chyba dobrze jest wziąć na dwór Irdorad ze sobą napój. Bo może się przydać jednak. No i tak, wilk sobie tutaj stoi. Widzę, że też zabrał innych najemników ze sobą. Przy okazji się może dowiemy, jak mu się pracuje. Nic się nie zmieni. Mam dla ciebie pancerze pełzaczy na zbroję. Nic mnie już nie dziwi. Świetnie! Pokaż! To przecież nic. I co z tą zbroją? Bez obaw! Zrobię ją dla ciebie! Dobra, na jutro, tak? Wszystko w porządku? Tak! Cisza i spokój! Dobra, to ja się prześpię w jakiejś stodole i powinniśmy być kwita ze wszystkim. Najśmieszniejsze jest to, że Bengar ma podwójne łóżko, a nie ma żony. Jak to działa, nie wiem. No, bo nawet nikt przy kuchence, kurde, nie stoi. Jak tam mój pancerzyk, który będzie do kitu? I co z tą zbroją? Już skończona, proszę. Moim zdaniem wygląda całkiem nieźle. Dzięki. Nie ma sprawy. Najwyżej ją sprzedamy, ale tak jak mówię, ona wybitna nie jest. 55, 50, 20, 15. Prezentuje się tak, jest to identyczna zbroja jak w jedynce. No i co, zrobiliśmy tego questa, który nam zalegał, to akurat na plus. Polowanie na smoki, rogi. Zbroja pełzacza, dalej zadanie widnieje, ponieważ się to czasami baguje. Krwawe puchary, to jest rzecz, która nas teraz interesuje. Do przełęczy, do Xardasa, do klasztoru, do miasta portowego. I tak się musimy przespać teraz do nocy. I myślę, że zaczniemy od Lemara. Tą naszą kradzież. Myślę, że możemy nawet u niego
tutaj się przekimać do północy. On właśnie idzie spać. Tylko wiecie co? Ja bym jeszcze poszła do Torbena. Bo wytrychy by mi się przydały. Chwila. Mam nadzieję, że mogę kupić. No niestety masz tylko 5. Ale lepsze 5 niż nic. Lemar powinien iść zaraz spać. I to powinien być nasz czas na to, żeby go okraść. Jeszcze siedzi Menda. Dobra, czyli zacznijmy od kogoś innego, a nie od Lemara konkretnie. Sprawdźmy sobie na szybko, bo ja sobie zrobiłam zdjęcie, gdzie krwawe puchary znajdę. Także już sprawdzamy i będziemy zaraz wiedzieć. W domu sędziego. Tak, w domu Valentino. To do Valentino możemy iść, bo i tak go tam nie ma. A ja już mam klucz do jego skrzyni, z tego co pamiętam. Lemara możemy zostawić na koniec, bo właśnie z tego co kojarzę, on od razu nie idzie spać. Kurde, człowiek praktycznie nie śpi, można powiedzieć. Dobra. Tutaj jest dom Valentino, z tego co kojarzę. Także wchodzimy. No i sprawdzamy. Jest kuchenka, patelnia. Nie będę tego wszystkiego zabierać, bo trochę nie chce mi się po prostu tego robić. Kurde, wyszło mi z tego zdjęcia. Niedobrze. W domu Valentino lampę na piętrze musimy przesunąć i powinno się odkryć nam miejsce. Lampa na piętrze, dobrze. Chyba, że to nie jest dom Valentina. Nie, to jest chyba dom jednak tego Gerbranta. Tylko tak jeszcze zerkniemy, czy faktycznie tu leży chłop. Tak jest. To tutaj, żeby się dostać, to musimy zrobić inaczej. W domu w kufrze. I to jest prawdopodobnie ten kufer po prostu pomiędzy nimi. Bo taka jest najczęściej ironia losu. Lewo. Niestety nie. Prawo. No oczywiście. Prawo, prawo będzie. Prawo, prawo. Kurde, dobra. Prawo, prawo, lewo, prawo. Dobra, lewo, prawo potem było. Prawo, prawo, lewo, prawo. Nie wiem co dalej. Prawo, prawo, lewo, prawo. Prawo, lewo. Mamy krwawy puchar. Szczerze? Wybywamy już normalnie, bo mi się nie chce skradać. Czego tu szukasz? Nie jest to jakieś wymagające. Spryciarz. Dobra, mamy pierwszy, czyli dom Gerbranta jest z głowy. W domu sędziego. No musimy się nauczyć kradzieży. Kurde, miałam iść najpierw do gildii złodziei jeszcze. Dobra, ale okradnijmy kogo możemy w tym mieście. W tej części przynajmniej. Puchar znajduje się w zamkniętym kufrze, do którego klucz leży na kominku, obok salandrilla w chacie. To też nam się przyda. Dom Valentina, gdzie on jest w ogóle? Bo tam mamy już w ogóle klucz. Przychodzę od naszego wspólnego przyjaciela, Ramireza. Czyżby? Ramirez to nędzny szczur. Nie jest moim przyjacielem. Nieważne, przyniosłeś coś dla mnie? Zależy, czego chcesz. Dobra, powiem ci o co chodzi. Ty wypłacisz 250 sztuk złota, a ja zmyję się stąd w nocy. Jeśli jednak będziesz się zbytnio rzucał w oczy, a ja to zauważę, z naszej umowy nici. Dobra, masz. Mam dla ciebie pieniądze. W porządku. W nocy mnie tu nie będzie. Pamiętaj, że nie wiem nawet jak się nazywasz. Dobra, to wybywaj mi stąd. Czy to był dom Valentina? Dobre pytanie.
Lampa na piętrze, no ale to się przyda tak czy siak. Mamy pierwszą kradzież za sobą, więc zrobimy zapis. I skradamy się. Na piętrze jest lampa. Możliwe, że tu jest właśnie dom Valentina, ja już nie do końca pamiętam. No nie wiem. Poskradamy się, zobaczymy, pożyjemy. Valentina i tak tutaj nie ma teraz. Tak, jest puste łóżko, więc prawdopodobnie to tutaj jest lampa, która się nie świeci. Wcale nie wygląda podejrzanie. Nie mogę przesunąć, to niedobrze chyba. Ajajaj. Kuferek, lampa. Nie no, no przecież to jest chyba tutaj, nie? O, właśnie. Udało się. Teraz nam się wysunęło na dole. Dobra, czyli mamy Valentina już prawie też z głowy. Tak naprawdę to tylko dla sędziego trzeba będzie się nauczyć kradzieży kieszonkowej. No i dobić trochę zręczności, plus piątaka. Dobra, kufer. I mamy krwawy puchar kolejny. Już się nie będę skradała, bo to jest bez sensu. Dobra, kolejna chata Salandril, a konkretniej obok Salandrila. Ach, powinnam już dawno to zrobić, powiem wam, naprawdę. Ale zwlekałam, bo w kwestii tych punktów. A ten strażnik to nie powinien tu być, moim zdaniem. Hej. Szczególnie, że muszę się dostać dokładnie tutaj. Musimy poczekać, aż zmieni swoje położenie chyba tak samo. Dobra, więc sprawdzamy dalej. W ratuszu w pokoju Lariusa. W domu Gerbranta w kufrze. To już zabraliśmy. W domu sędziego, bohater kradnie mu. Dobra. Ewentualnie się szybko tepniemy do miasta portowego, konkretniej. Bo to będzie szybsza rzecz aktualnie. Dobra, i teraz tak. Spróbujemy Lemara okraść. Zobaczymy, czy dalej nie śpi. No, akurat idzie spać. Widzicie? Jakie szczęście. Cudownie. O to mi chodziło. U Lemara jest, nie mam pojęcia za bardzo gdzie. Chyba w kufrze. Chyba, że sobie stoi. Złoty puchar to nie. To sprawdźmy, czy jest w kufrze u Lemara. Tak, w skrzyni. Dobra, kolejna skrzynia, którą trzeba będzie otworzyć. Lewo. Lewo, prawo. Prawo. Lewo. Lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo. Dobra, wiemy. Było lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Jest puchar i zabieramy resztę rzeczy. A gdzież jest księga długów? Czy ja ją zebrałam? Dobre pytanie. Nie, nie mam jej. Czyli jej chyba nie ma tutaj w podstawowym gotiku. Dobra, wychodzimy stąd już normalnie. Chciałam się dostać jeszcze do gildii właśnie, żeby mnie nauczyli tej kradzieży. Tylko jeszcze tej kwestia zręczności. Czy ja mam jakąś goblinie megodę, bo to mi się bardzo przyda. Niestety chyba nie mam. Kto mnie uczy zręczności? Chyba też na dole mnie ktoś uczy. Także to akurat na spokojnie. Widzę, że muzyka się gdzieś zagubiła.
U Valentina już byliśmy, więc nie musimy się przejmować tym, czy wróci do domu, czy nie. Kto opowiada takie rzeczy? Pracuje niemal przez cały dzień. No, jak widać, troszeczkę nocnego buszowania nie zaszkodzi. Widzę, że ty nie śpisz nigdy. Dobra, tutaj na pewno mnie ktoś nauczy. Jak nie, no to Lares jeszcze uczy w porcie. Ramirez, nie nauczysz mnie nic. Kasia, mam nadzieję, że uczysz zręczności. Możesz. Pewnie. Zręczność. Chcę być. 1 i 5. Niestety musiałam tak zrobić. I kradzież. Pokaż mi, jak opróżnić czyjeś kieszenie. Jeżeli chcesz opróżnić czyjeś kieszenie, musisz odciągnąć uwagę ofiary. Zacznij z nią gawędzić. Podczas rozmowy postaraj się ocenić, z kim masz do czynienia. Zwróć uwagę na wypchane kieszenie albo biżuterię. Ale przede wszystkim oceń, jak czujny jest klient. Pamiętaj, że okradanie pijanego robotnika to nie to samo, co skubanie czujnego kupca. Jak będziesz niezgrabny, to klient się skapuje. Tak więc musisz być opanowany. Dobra, czyli wiemy wszystko. Wiemy, że kielichy są tylko i wyłącznie warte czegoś więcej w komplecie, więc to akurat nam nie pomaga, że mamy parę sztuk, konkretniej 3. No i widzę, że już się pomału zbliżamy do takiego momentu, że powinnam kończyć film, ale jako, że zależało mi na tym, żeby te kielichy dzisiaj zdobyć i już kwestię tych kielichów po prostu zamknąć, no to niestety, ale zrobimy dłuższy film. Stety, czy tam niestety, może nawet około godziny. Nie może tak dalej być. No musimy to ogarnąć. Jest godzina w grze, 2:30. Mam nadzieję, że tamten gościu zmieni swoje położenie. Został nam sędzia i został nam... Larius? Chyba tak. Dobra. Czyli musimy wejść do ratusza i musimy iść do sędziego. Najpierw może do sędziego pójdziemy. No, jest jazda, mówiąc wprost. Sędzia oczywiście... śpi. Ale ja mu przeszkodzę. W spaniu. Hej, ty! Co jest? Pięknie, udało się. Klucz do kufra. No i teraz musimy się tutaj wkraść. Pójdą sobie spać, to będziemy ogarniać. I teraz tak. Bohater kradnie klucz, przesuwa tarczę, co powoduje otworzenie się skrytki ze skrzynią. Dobra, tarczę przesuwamy, ale którą tarczę? Na pewno nie tą. Poskradamy się, bo tam była tarcza na górze. Podejrzewam, że chodzi o tamtą tarczę. Chyba o tą, bo wisi dosyć nisko. Dobra, skrytka się otworzyła bodajże na dole. Czyli jest tak, jak chciałam. Dobra, to skradanie trochę trwa. Dobra, już chyba możemy biegać po tej stronie akurat. Bo tutaj jest jakby takie miejsce, gdzie mogą wszyscy sobie wchodzić. Mamy rzeczy. Teraz idziemy tutaj do miejsca, gdzie jest Hagen. No i na końcu kwestia tamtego typka. Koło domu Sanandril, jak to się mówi. Dobra, tutaj jest dobrze się zacząć skradać mniej więcej w tym miejscu, z tego co kojarzę. I teraz jest w pokoju Lariusa.
gdzieś luzem, nie było, że w kufrze czy coś. Także sprawdzimy. Tutaj nic się nie dzieje. Jest Larius. No, ale tutaj nie ma. To gdzie? W ratuszu, w pokoju Lariusa. No, mam inne zdanie na ten temat. Musimy się rozejrzeć po całym tym przybytku, wychodzi na to. Jest kufer, ale to nie było nigdzie w kufrze. Może bardziej u Corneliusa, czy coś? Czy w tym głównym pokoju? Tu jest regał i nic więcej. Może jednak w kufrze. Złoty puchar, to nie. Jest krwawy puchar. Dobra, już się nie będę skradała, po prostu stąd wyjdziemy. To też jest miejsce, gdzie można sobie chodzić. O, akurat się rozpadało i został nam ostatni puchar do zdobycia. Jest to rzecz dosyć, mówiąc, no, monotonna delikatnie. Mam nadzieję, że ten strażnik sobie poszedł albo chociaż się obrócił w inną stronę. Tak, obrócił się w inną stronę, więc to jest chociaż ten plus, że jest szansa, że tutaj wejdziemy teraz. No i tutaj już mamy tak naprawdę formalność. Dobra, nikt nie wstał, nikt mnie nie przyuważył. Na kominku jest klucz do kufra. No, najgorzej, że ten klucz jest ciężko... Fuck. Masakra. Okej, udało mi się. I kuferek jest tutaj. Powinno pójść jak spłatka. Mamy to. No i wybywamy. Dobre pytanie teraz, czy mamy... No proszę, jednak można. Mamy 6 kielichów, możemy wracać do Cassie i kończyć dzisiejszy odcinek. No naprawdę to zadanie... Sen z moich powiek po prostu... No masakra. Akurat taki moment, że przydałoby się kończyć, więc to jest na plus. Moi drodzy, w ogóle mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to no jak wiadomo, jak zawsze zachęcam Was do zostawienia czegoś po sobie. Łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Cóż, no ogólnie to w kolejnym odcinku jeszcze ewentualnie pójdziemy w parę miejsc drobnych, naprawdę drobnych. Na przykład, nie wiem, w okolice jednej jaskini, drugiej jaskini. Bo my z Expem aktualnie stoimy dosyć dziwnie. Trochę mi żal, że wydałam ten jeden dodatkowy punkt na tą zręczność, ale niestety no nie miałam gdzieś tam goblini jagody i tak po prostu trzeba było zrobić. Trochę słabe, ale no trudno się mówi. Nic już z tym nie zrobimy za bardzo. No, bywa i tak czasami. Miejmy nadzieję, że dostaniemy jakąś fajną nagrodę za to. Zadanką. Tak naprawdę tamtego strażnika nawet nie musiałam chyba, wiecie, płacić mu. Jeżeli chodzi o te krwawe kielichy, mam wszystkie 6 kielichów. Dobra robota. W międzyczasie udało mi się znaleźć na nie kupca. Możesz odebrać swoją nagrodę. Dziękuję, że to dla mnie zrobiłeś. Nie muszę dla ciebie robić nic więcej. Ale w każdej chwili możesz przyjść do mnie na naukę.
A poza tym na tej wyspie jest dość łupów dla każdego. Przyszedłem odebrać swoją nagrodę. Co wybierasz? Pierścień żelaznej skóry, eliksiry, złoto. Daj mi złoto. Bo zbieramy na zbroję. Dobra, fajnie, nawet może się uda. No jak widzicie, zadanie się wykonało z tą zbroją, już nie jest zbagowane. Rogi cieniostwora do skończenia w 5 rozdziale, polowanie na smoki zadanie główne, złoto Diega i sekstans to już jest górnicza dolina, czyli no myślę, że sprawa jest dosyć oczywista. W kolejnym odcinku wyruszamy do górniczej doliny po raz drugi, co spowoduje włączenie się rozdziału 4 w grze. No i co moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was jeszcze raz do zostawienia czegoś po sobie. Już nie będę się powtarzała, bo właśnie się skapnęłam, że to robię. Cóż, lecę montować dla Was ten film i w kolejnym myślę, że będzie gorąco. Do kolejnych filmów. Cześć!